Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wezwijmy Ducha Świętego, niech nas oświeca i prowadzi w zgłębianiu i w rozumieniu Bożego Słowa. Przyjdź Duchu Święty, napełni nasze serca, prowadź nas bezpiecznie, pozwól nam zrozumieć Słowo, niech nasze serce pała, gdy Ty do nas mówisz. Sobota 25 września z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 9, od wiersza 43b. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo pańskie. Ewangelie synoptyczne zawierają trzy formalne zapowiedzi: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Rozważany fragment jest drugą zapowiedzią w Ewangelii według Świętego Łukasza. U Świętego Jana nie ma formalnych zapowiedzi męki i śmierci. Ponadto w Ewangeliach można wskazać tak zwane ukryte zapowiedzi męki. Na przykład, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. To z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 2. Albo przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. To z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 12. Najwyraźniejszą, ukrytą zapowiedzią jest wypowiedź o znaku Jonasza. Zapisana w Ewangelii Świętego Mateusza: Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Święty Łukasz, którego Ewangelie czytamy, temat śmierci i zmartwychwstania Jezusa podejmuje jakby nieustannie, pozwalając mu rozbrzmiewać, Zawsze inaczej i różnie. W dziewiątym rozdziale i dodał. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity a trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest u Łukasza pierwsza zapowiedź męki. Ale nie ma tu, tak jak u Mateusza lub u Marka. Opisanej gwałtownej reakcji Piotra. U Łukasza Piotr po zapowiedzi męki nie odzywa się. W dziewiątym rozdziale przemienienie na górze. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Pozostali ewangeliści, Marek i Mateusz, opowiadając to wydarzenie na górze. Nie wspominają o czym Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem w czasie przemienienia. I tekst Ewangelii, która jest na, na jutro: weźcie wy sobie dobdy, dobrze do serca te słowa: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Czy też w trzynastym rozdziale Łukasza. Oto wyrzucam złe duchy, dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednakże dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Czy też w XVII rozdziale kolejne przypomnienie. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu do drugiego, tak będzie synem człowieczym w dniu jego. Wpierw musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. I w osiemnastym rozdziale potem wziął dwunastu, powiedział do nich: idziemy do Jeruzalem, spełni się wszystko, co napisali prorocy o synu człowieczym. To jest trzecia zapowiedź męki. U świętego Łukasza nie brakuje też odwołań do męki Jezusa, także po zmartwychwstaniu w 24. rozdziale przypomnijcie sobie jak wam mówił będąc jeszcze w galilei syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany lecz trzeciego dnia z stanie czy dalej historia uczniów do emaus a arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali kolejne wersety Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I jeszcze jeden. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia stanie. Wracamy do Ewangelii. Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Ale też pewnym światłem może być porównanie z innymi tłumaczeniami. Jakub wujek tłumaczy: Kładźcież wy do serc waszych te powieści. Ksiądz Dąbrowski inaczej: Zapamiętajcie sobie dobrze te słowa. A w Biblii paulistów posłuchajcie uważnie tych słów. Wypowiedź Jezusa można też przełożyć włóżcie sobie do uszu te słowa. Obraz wkładania słów do uszu przypomina sianie słowa z rozdziału ósmego. Słowo niczym ziarno wchodzi przez ucho do serca i przynosi owoc, owoc poznania tajemnicy królestwa. Jest to słuchanie. Które prowadzi do wypełnienia słowa i sprawia, że wchodzimy do rodziny Jezusa. Tryb rozkazujący wypowiedzi Jezusa wskazuje na konieczność zapoczątkowania nowego działania. Uczniowie są wezwani do tego, by uczynili coś, czego jeszcze do tej pory nie robili. Uważne słuchanie ma niewiarygodną moc. Gdyż człowiek staje się słowem, którego słucha. Jest rodzony przez zasłyszane słowo. To, co zostało złożone w uchu, wchodzi do serca i kształtuje je. Ucho dla człowieka jest tym, czym ziemia dla owocu. Rodzi go zgodnie z ziarnem, jakie zostało w nim złożone. Człowiek nie jest przyrodą, ale historią, jest stawaniem się zgodnie ze słowem, jakie wypełnia. Marek opisał demona jako ducha niemego i głuchego w dziewiątym rozdziale. Ten demon jest niemy, ponieważ jest głuchy i czyni człowieka niezdolnym do dawania odpowiedzi ponieważ najpierw uczynił go niezdolnym do słuchania uważnie słuchając słów Chrystusa jesteśmy w stanie pokonać zło w jego najbardziej radykalnych przejawach ponieważ diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa słuchanie jedynego boga pozwala nam żyć gdyż pozwala nam opowiadać Odpowiadać miłością Pana. Głuchota uniemożliwia poznanie Go, sprawia, że nie potrafimy Go kochać, i w efekcie jest powodem naszej śmierci. Jezus podkreśla, że trzeba słuchać Te słowa, a nie inne. Mówią nam one nie tyle o tym, co Jezus zrobił, ale o tym, czym się uczynił. Najważniejsze jest nie Jego działanie, ale Jego ofiarowanie się dla człowieka. Jedynie te słowa mogą uleczyć nas z głuchoty, która nas zabija. Uważnie je słuchać, czyli włożyć je do naszego ucha, to warunek, aby móc kochać według przykazania: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił. Jest to wiara, która pokonuje ducha zła, niewiarę i przewrotność, nieposłuszeństwo Bogu i ucieczkę przed nim. Dopóki trwamy w głuchocie, nie tylko że nie jesteśmy w stanie pokonać zła, ale sami czynimy je. Bo jesteśmy niczym źródła skażonej wody, które mogą jedynie zatruwać. Bez słuchania tych słów wiara Jezusa pozostaje dwuznaczna i wcale nie musi przynosić dobrych owoców. Jego działania z mocą nie zbawią nas, dopóki nie pojmiemy słabości Jego oddania się nam. Pewna siostra, misjonarka w szpitalu w Mozambiku, nie mogła już nic zrobić dla swoich chorych, których kochała i wśród których pracowała od dwudziestu pięciu lat. Kiedy sama zachorowała i stała się niedołężna, pomyślała: Nie ma sensu, abym nadal tutaj przebywała, nie mogę już niczego dać, wrócę do swojego kraju. I powiedziała któregoś dnia o, tym, o tej swojej decyzji pewnemu choremu staruszkowi. On odpowiedział jej: Jak to, opuścisz nas? Matka nie opuszcza dziecka, nawet wtedy, gdy nie ma już co dać. Rozważając zapowiedzi Jezusa o jego męce pozostańmy z nim, ponieważ on pozostał z nami, oddając wszystko miłując do końca, nie zważając na niezrozumienie, jakie spotkało go ze strony uczniów. A my, czy jesteśmy od nich lepsi? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.